naprawdę z wielkim wzruszeniem, takim autentyczną radością tutaj przyjechałam. Bardzo dziękuję za zaproszenie i dziękuję Państwu, że zechcieli Państwo poświęcić swój czas na spotkanie ze mną dzisiejsze popołudnie. Ja kierowałam się od samego początku swojej działalności politycznej jedną taką zasadą. Mianowicie wychodziłam z takiego założenia, że trzeba rozmawiać, trzeba dyskutować, trzeba korzystać z wiedzy ludzi, ekspertów, rozmawiać o tym, co dla ludzi ważne. I przyjęłam właśnie taką zasadę, że o najważniejszych sprawach, o sprawach kluczowych trzeba rozmawiać z jak najszerszym gronem. Po prostu nikt z nas nie ma monopolu na wiedzę, więc najzwyczajniej w świecie po prostu trzeba pewne rzeczy przedyskutować. I dlatego cieszę się, że przyjechałam dzisiaj do Państwa. Cieszę się, że będę miała taką możliwość porozmawiania o różnych ważnych kwestiach, że Państwo zadadzą mi te pytania, które będą wskazywały właśnie tematy, które są dla Państwa ważne, a ja postaram się oczywiście na te pytania odpowiedzieć. Chciałabym zacząć od tego, co sympatyków Nowoczesnej, członków Nowoczesnej pewnie martwi najbardziej, a mianowicie chciałabym zacząć od tematu, no co tu dużo mówić, ciężkich chwil, które przeżywa Nowoczesna od kilku ostatnich miesięcy. Trzeba to powiedzieć wprost, każda partia przeżywa takie ciężkie momenty, są partie, które przegrywały także liczne wybory. My w tym momencie jesteśmy w takim ciężkim momencie, ale to co jest najważniejsze, to umiejętność przyjrzenia się sytuacji, zdiagnozowania jej, zdiagnozowania silnych, słabych stron, wzmacniania tych silnych, niwelowania tych stron, które są stronami słabymi. Nie chciałabym, aby decyzje czy rozmowy, dyskusje na temat sytuacji, w której znajduje się w tym momencie Nowoczesna, były sprowadzane tylko do kwestii personalnych, czy szukanie rozwiązań także było poszukiwaniem tylko przesunięć personalnych. W mojej ocenie to, co najważniejsze, to jest to, co Nowoczesna ma do powiedzenia, to, o czym my chcemy rozmawiać z naszymi wyborcami, co jest naszym programem i co chcemy po prostu Państwu zaproponować, jeżeli chodzi o Polskę, o nowoczesną Polskę. Chciałabym najzwyczajniej w świecie po prostu, żebyśmy z tego trudnego momentu wyszli silniejsi. Silniejsi, bo wzbogaceni właśnie o wnioski, które będą płynęły z tych wszystkich dyskusji i silniejsi nie tylko poprzez klub parlamentarny, ale także poprzez całą partię. Ja w ostatnich miesiącach, a właściwie teraz też, namawiam do tego, abyśmy w jakiś sposób jasno spojrzeli chociażby na takie kwestie jak kwestia 500 zł i powiedzmy to wprost, długu na każde dziecko. Moja opinia dotycząca tego programu w jakiś sposób zmieniała się przez ostatnie miesiące. Na początku byłam zdecydowanie przeciwna temu programowi, potem w miarę jak ten program był wprowadzany, doceniałam chociażby pozytywne aspekty płynące zniwelowania, zmniejszenia ubóstwa w Polsce, ale w tym momencie, dzisiaj, trzeba powiedzieć po prostu wprost, że Polski na ten program najzwyczajniej w świecie nie stać. Na pewno nie stać Polski na program w wymiarze 500 zł długu na każde dziecko. To jest trochę tak, szanowni Państwo, z tym programem, że to jest jak chwilówka. Chwilówka, którą bierzemy, która jest bardzo wysoko oprocentowana, ale za którą za chwileczkę przyjdzie nam zapłacić. I to nie tyle, ile wzięliśmy, tylko dużo więcej. Za chwileczkę ktoś załomoczy do naszych drzwi i upomni się o te pieniądze. W ciągu całego 2017 roku rodzina, czteroosobowa rodzina, która ma dochody na poziomie minimalnej płacy, dajmy na to, dostała od rządu w 2016 roku 6 tysięcy złotych z tytułu programu. Te najbiedniejsze rodziny mogły dostać 12 tysięcy złotych. Ale każda z tych rodzin, dług publiczny na każdą z tych rodzin wzrósł o 10 620 kilka złotych w ciągu całego roku. Więc jak widać, nie ma nic za darmo. I te pieniądze każdy z nas będzie musiał spłacić. I to myślę, że wcześniej niż później. I warto sobie z tego zdać sprawę, że te pieniądze będą musiały spłacać nie tylko nasze dzieci, ale będą musiały spłacać także
będziemy musieli spłacać my. Wcześniej, na pewno wcześniej niż później. W podwyższonych podatkach, w dużych obciążeniach, z różnych tytułów opłat najróżniejszych. To wszystko zahamuje także nasz rozwój gospodarczy, bo nie ma cudów. Jakby to są naczynia połączone. Więc za chwileczkę niestety za ten program zapłacą przyszłe pokolenia i zapłacą ubóstwem. Dlatego ja będę starała się namawiać moje koleżanki klubowe do tego, aby mówić wprost, że ten program musi zostać bardzo mocno zreformowany. Nie może być tak, że znacząca część tego programu trafia do osób, które mają wysokie dochody, takie chociażby jak minister Morawiecki. Nie może być tak, że te pieniądze trafiają do osób zarabiających 10 tysięcy złotych miesięcznie, a nie trafiają do samotnie wychowującej dziecko matki, która ma dochody na poziomie 1600 zł. Bo to jest po prostu niesprawiedliwe, elementarnie niesprawiedliwe. I państwo nie może tworzyć takich programów, które mają w sobie taki rdzeń niesprawiedliwości. Dlatego my jasno stoimy na takim stanowisku, że ten program powinien zostać mocno zreformowany. Poprzez to, żeby nie trafiał chociażby do osób, które są bardzo dobrze sytuowane, trzeba także pomyśleć o tym, czy nie włączyć tego programu do programów, które są opieką socjalną. Bo też nie może być tak, że państwo tworzy programy, które z założenia powodują, że ludzie przestają pracować. A dane GUS-owskie są tutaj bezwzględne. Mówią jasno o tym, że około 150 tysięcy kobiet już w tym momencie przestało pracować. Co więcej, prognozy ekspertów wskazują na to, że tych kobiet, które zrezygnują z pracy w wyniku tego programu będzie ponad 200 tysięcy, 220 tysięcy, 230 tysięcy. Są nawet prognozy, które wskazują 270 tysięcy. Tak być nie powinno. Dlatego jasno mówimy, ten program musi być powiązany z zatrudnieniem. Musi być tak, że osoba, która będzie uprawniona do tego programu, to będzie osoba pracująca, natomiast jeżeli ktoś nie będzie pracował, to są inne tytuły, z których państwo powinno wspierać. I też w tym miejscu chciałabym jasno podkreślić, że osoby najuboższe powinny móc liczyć w Polsce na wsparcie ze strony państwa. Dlatego wszelkie wsparcie socjalne, takie programy wsparcia socjalnego powinny zostać zreformowane, powinny zostać zbudowane od podstaw razem z ekspertami. Warto się także zastanowić nad tym, czy jeżeli mamy do czynienia z rodziną, która ma dwójkę dzieci, które już nie wymagają bieżącej, że tak powiem, opieki. Są to ludzie zdrowi, mający możliwość zarobkowania. Czy ta pomoc socjalna, po którą będą sięgali, czy nie powinna być powiązana chociażby z symbolicznym zaangażowaniem chociażby w pracę gminy? Czy nie powinna być powiązana właśnie z jakąś aktywnością, chociażby kilku godzin, ale związaną właśnie z daną gminą. Rzeczywiście pan Jarosław Kaczyński zachowuje się trochę tak, jakby był arabskim szejkiem i mógł naprawdę wydawać nieograniczoną ilość pieniędzy, ale naprawdę warto zdać sobie sprawę z tego, że ten rachunek za te wydawane pieniądze zapłacimy my. Zapłacimy my z naszych podatków już tu i teraz, ale także zapłacą przyszłe podatki te osoby, które będą te podatki płaciły w przyszłości. To, na co chciałabym państwu także zwrócić uwagę, że to, że nie może jednak być tak, że osoby, które mają pełną zdolność do pracy i które pracują, dajmy na to na czarno, nie odprowadzając podatków, potem z pełną świadomością korzystają z pieniędzy budżetowych, które zostały tam wpłacone przez ludzi, którzy uczciwie zapracowali i wpłacili te pieniądze w postaci podatków do budżetu państwa. To są sytuacje, które pewnie wielu nas budzą po prostu głęboki sprzeciw. Warto też sobie zdać sprawę z tego, że te pieniądze mają konkretne przełożenie. Za te kilkadziesiąt miliardów naprawdę można zbudować wiele rzeczy. Nie będę już mówiła o opiece zdrowotnej, bo tutaj wszyscy sobie zdajemy sprawę, jak bardzo opieka zdrowotna potrzebuje wsparcia finansowego. Ja tylko wspomnę o tym, że 6 miliardów złotych to jest koszt całego leczenia onkologicznego w Polsce. Chociażby proponowana przez nas zmiana w drodze poprawek
a mianowicie ograniczenie programu 500 zł na każdy, długu na każde dziecko, to było ograniczenie o 4 miliardy złotych. Więc proszę sobie zdać jakby sprawę z tego, że to są konkretne pieniądze, które mogą być przeznaczone na pomoc ludziom, którzy w tym momencie umierają, którzy nie mają dostępu do innowacyjnego leczenia. Każdego roku, jak podają statystyki, ze względu na brak dostępu do innowacyjnego leczenia onkologicznego, ale także innych rodzajów leczenia, w Polsce umiera około 15 tysięcy ludzi. To jest, zdajecie sobie państwo, to jest sprawa z tego, że to jest miejscowość pełna ludzi, tak, która po prostu, którzy odchodzą dlatego, że nie ma dostępu do takich podstawowych rzeczy. Te pieniądze mogą być wydane także na inne rzeczy. No proszę chociażby zwrócić uwagę na to, co się dzieje z naszym bezpieczeństwem energetycznym. Za kilkadziesiąt miliardów złotych naprawdę można zacząć myśleć chociażby o budowie chociażby elektrowni atomowej. To są konkretne rzeczy, które przełożą się na nasze bezpieczeństwo energetyczne, które przełożą się na chociażby wysokość naszych podatków. Ale te pieniądze są wydawane w tym momencie w zupełnie nieracjonalny i niestety niesprawiedliwy sposób. Chciałabym także powiedzieć jasno, że chciałabym i będę namawiała do tego moje koleżanki i kolegów klubowych do rozmowy na temat powiedzenia jasno, że reforma emerytalna musi zostać odwrócona, że musimy przywrócić 67 lat jako wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn. Znaczy, też powiedzmy sobie wprost, że emerytura w wieku 67 lat to nie jest marzenie każdego, nikogo na tej sali. Nikt nie chciałby pracować do takiego wieku. Ale szanowni państwo, to jest po prostu konieczność. To jest wynik tej układanki demograficznej, w której my w tym momencie żyjemy. I to po prostu najzwyczajniej w świecie czeka nas nieuchronnie i nie ma od tego odwrotu. I znamy te fakty wszyscy. Ja powiem szczerze, że ja się łapię za głowę, kiedy słyszę pomysły typu 13. emerytura. Wszyscy wiemy, że w kasie ZUS-u nie ma pieniędzy. I nawet jakby na bieżące wypłaty, że ciągle to jest deficytowa kasa, a my w tym momencie słyszymy rozwiązania dotyczące 13. emerytury. I w mojej ocenie to trzeba powiedzieć wprost. My musimy przerwać tą groźną licytację na populizm. Takie rzeczy nie mogą, nie powinny być rzucane w sferze publicznej na poważnie. Za obniżenie wieku emerytalnego takimi głodowymi emeryturami zapłacą dzisiejsi 20-latkowie, 30-latkowie, 40-latkowie, ludzie, którzy się dopiero rodzą, ludzie, którzy w tym momencie pracują. To będzie olbrzymie obciążenie przyszłych pokoleń. Bardzo wysokie podatki, zahamowanie wzrostu gospodarczego i warto sobie z tego zdać sprawę. Co więcej, obecny rząd już jasno zapowiedział, że chce zabrać emerytury tym wszystkim, którzy nie przepracowali 15 lat na etacie. To bardzo mocno uderzy w dzisiejszych właśnie 20, 30, 40-latków. To będzie po prostu cios i to będą głodowe emerytury. Niższy wiek emerytalny dla kobiet, no to już jakby wszyscy o tym wiemy, że to naprawdę oznacza głównie właśnie obniżenie emerytur dla kobiet. To, że kobiety będą miały naprawdę te emerytury na niskim poziomie obniżone, właściwie nawet w skrajnych przypadkach o 1/3. I nie dajmy się zwieść takim obietnicom, że jeżeli ktoś będzie chciał wypracować sobie dłuższą emeryturę, to będzie mógł dłużej pracować. Bo wiemy doskonale, jak to wygląda. Wiemy, jaka presja jest wywierana na pracownika. Wiemy, z jaką presją spotykają się pracownicy w podeszłym wieku, którzy chcieliby dalej pracować. Ciągle jest ta presja właśnie młodszego pracownika, aby ustąpić i właśnie dać szansę młodym pracownikom. Obniżenie wieku emerytalnego jest najzwyczajniej w świecie po prostu nieodpowiedzialne. Musimy myśleć o tym, aby obciążenia emerytalne były rozłożone równomiernie na wszystkie pokolenia, nie tylko na to pokolenie, które w tym momencie pracuje, ale także równomiernie na te pokolenia, które dopiero będą podejmowały pracę, pokolenia naszych dzieci czy wnuków. Ja bardzo twardo stoję na takim stanowisku, że na politykę trzeba patrzeć w perspektywie przyszłych pokoleń, a nie przyszłych wyborów parlamentarnych. I że trzeba myśleć nie tylko o sobie,
nie tylko o tym, że jest się członkiem partii, ale przede wszystkim o innych ludziach i myśleć o tym odpowiedzialnie, o przyszłych pokoleniach, o dzieciach, o wnukach, o ludziach, którzy w tym momencie pracują, mają 20-30 lat. I taka właśnie jest Nowoczesna. Odpowiedzialna, mówiąca prawdę, nawet niepopularną i dlatego ja jestem członkiem właśnie tej partii. I to są właśnie też przyczyny, dla których dzisiaj poruszyłam te dwa trudne tematy. Oczywiście trudnych tematów, o których możemy i będziemy rozmawiali, jest więcej. Jest temat dotyczący wymiaru sprawiedliwości, który nie chcę w tym momencie jakby poruszać, bo myślę, że padnie on w pytaniach. Chciałam poruszyć te dwa trudne pytania po to, aby zacząć z Państwem rozmowę, która, tak jak powiedziałam, liczę na to, że poszerzy nasze horyzonty, postawi trudne pytania, ale w dłuższej perspektywie wzmocni nas, Nowoczesną, ale także jakby Państwa świadomość o tym, co się w tym momencie dzieje w Polsce. Nazywam się Andrzej Misiejuk. Wszystko, co Pani powiedziała, to jest to, tak, dla mnie troszeczkę stracony czas, dlatego że jest dokładnie to jest to, co Pani powiedziała, to jest to, co ja myślę. Także Pani nie musi mnie przekonywać o tym wszystkim. Problem polega na tym, że ja akurat tak się składa, mam do czynienia ze studentami, czyli z ludźmi młodymi i muszę stwierdzić, że do nich to, co Państwo mówicie, zupełnie, ale to zupełnie nie dociera. Dlatego też chciałbym się dowiedzieć, czy macie Państwo jakiś pomysł na to, żeby dotrzeć do troszeczkę szerszego grona, szczególnie do ludzi młodych, typu 20 parę lat, dlatego że oni tego nie słyszą, oni się tym nawet nie interesują, nawet jeżeli się im to mówi, że to jest ich przyszłość, a nie widzę w Państwa działaniu żadnych takich elementów, które by powodowały, że do tych młodych ludzi można dotrzeć. Ja na Państwa głosowałem w ostatnich wyborach, to prawda, ale gdyby wybory odbyły się na przykład za tydzień, za dwa tygodnie, za miesiąc, pomimo tego, że ja się z Państwa programem zgadzam w 100%. Ja wiem, że na przykład torysi w Anglii chcą ograniczać pieniądze socjalne, dlatego że na ich przykładzie można zauważyć, że ta bieda rośnie, a nie maleje. Wbrew temu, że ludzie dostają pieniądze, dlatego oni między innymi mieli tą politykę ograniczenia, co nie za bardzo nawet u nich wyszło, a tam, jakby to powiedzieć, żeby nikogo nie obrazić, wydaje mi się, że społeczeństwo jest troszeczkę bardziej doświadczone. Jak Pani mówi, no to ja Pani wierzę, że Pani w to wierzy, w co Pani mówi. Ale ogólnie polityka partii jest taka trochę dziwna i w związku z powyższym wahałbym się, czy bym głosował znów na Nowoczesną. Pomimo tego, że w 100% popieram to, co Pani powiedziała i podejrzewam, że w sprawie innych rzeczy też. Bardzo dziękuję za to pytanie. My bardzo doceniamy młodych ludzi, jeżeli chodzi o działalność, o zaangażowanie w Nowoczesną. Mamy młodzieżówkę, która działa we wszystkich regionach. Ja mogłabym wypowiadać się w szczególności za działalność młodych tutaj w regionie mazowieckim, o lubelskim regionie mógłby powiedzieć więcej pan Jacek Bury. Ale rzeczywiście staramy się dotrzeć do młodzieży, staramy się jakby w najróżniejszy sposób, organizując różne debaty czy spotkania. Jakkolwiek to jest, myślę, grubszy problem. Problem, który nie jest do rozwiązania przez jedną partię w ciągu kilkunastu miesięcy, tylko to jest problem, który wynika z kilkunastu lat zaniedbań, jeżeli chodzi o wychowanie obywatelskie. I rzeczywiście problem, o którym Pan wspomniał, widać bardzo dobrze. To jest tak, że polska młodzież jest dosyć mocno zradykalizowana, jeżeli chodzi o poglądy. I kiedy na przykład porównuje się sympatie radykalne młodzieży w Polsce, a na przykład poziom tych sympatii takich radykalnych w Niemczech, to są dwa zupełnie różne światy. Rzeczywiście młodzież na przykład niemiecka jest dużo bardziej taka umiarkowana w poglądach. W Polsce sięga po te ugrupowania, które dają bardzo dużo emocji, takiego zaangażowania emocjonalnego. Więc rzeczywiście myślę, że my jako Nowoczesna mamy pewną trudność z dotarciem do młodych ludzi właśnie z tym naszym racjonalnym, odpowiedzialnym, nie podbijającym podziałów społecznych programem.
Jakkolwiek mówię, no to jest wyzwanie, z którym staramy się zmierzyć. Nasz szef młodzieżówki, pan Adam Kądziela, działa bardzo prężnie, jest autorem wielu inicjatyw, które podejmowaliśmy. Ja przypomnę tutaj chociażby temat związany z Misiewiczami. To jest właśnie on wpadł na ten pomysł, że powinien pojawić się adres sygnalista@nowoczesna.org, na który wszyscy, właściwie wszyscy z całej Polski mogliby zgłaszać informacje o osobach, które nie mając kompetencji dostawały bardzo odpowiedzialne posady czy funkcje. I świetnie to zagrało, więc jakby w różny sposób... Bardzo mocno doceniamy aktywność młodych ludzi w Nowoczesnej. Rzeczywiście Facebook, Twitter czy YouTube to są te narzędzia, po które my sięgamy bardzo mocno. I mogę powiedzieć to wprost, że idzie nam to całkiem nieźle. Jeżeli patrzymy chociażby, znaczy nie wszędzie, tak? Jeżeli chodzi o Twittera, to rzeczywiście możemy się tu zastanawiać. To jest takie dosyć mocno prawicowe medium, bardziej skierowane może do dziennikarzy, ale na Facebooku staramy się jak możemy i mam wrażenie, że całkiem nieźle nam to wychodzi. Przy okazji zachęcam Państwa do tego, żeby skorzystać właśnie z Facebooka, polubić moją stronę i być na bieżąco z moją aktywnością poselską. Ja przywiązuję dużą wagę do tych motorów, do tych środków komunikacji. Jeszcze było jakieś pytanie, przepraszam najmocniej, bo mi umknęło, o młodzież, o kanały komunikacji. A jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło w styczniu, to rzeczywiście jakby za to wielokrotnie pan Ryszard Petru przepraszał. Przepraszał wprost, mówiąc jasno, że no, błędna była decyzja. Cezary Kalita. Szanowna pani poseł, no pani mówiła o no, takich dosyć istotnych rzeczach, jak powiedzmy 500+, czy obniżenie emerytur. No ale... Tu muszę się zgodzić z moim przedmówcą. No, takie dosyć trywialne te prawdy są. Nie? Mniej więcej wiemy, jak to wygląda. Ludzie mniej pracują, dostają mniej pieniędzy. Ktoś dostaje za darmo. Powoduje to swoistą patologię i przyuczenie do łatwego pieniądza, który jest swoistą pułapką. Ale myślę, że to jest troszeczkę... Państwo reagujecie reaktywnie. Czyli... Narrację narzuca PiS i wy odnosicie się do niej, najczęściej krytykując nie, i widząc różne mankamenty. Fajnie. Tylko, że w takiej narracji ktoś wygrywa, ktoś przegrywa. No na razie państwo przegrywacie. Także to niekoniecznie jest sens wchodzenia, walczenia z przeciwnikiem na tych samych jakby regułach, nie? Bo no, nie macie szans, krótko mówiąc. Dlatego, czy państwo nie powinniście być partią bardziej etosową. Czyli krótko mówiąc, mówić o rzeczach, że nie ma czego, jest 500+, patologią jest bieda. Bieda naprawdę jest patologią. Trwanie w biedzie jest jeszcze większą patologią. Ktoś, kto nie próbuje się wydostać z tej biedy, to jest coś nie tak. Dawanie to nie jest wydostawanie się z biedy. Że powinniście państwo głosić tezę, że po prostu rozdawnictwem niczego nie rozwiązujemy problemy, że należy dokonywać wysiłku swoją jakby pracą. Że ktoś, kto daje, to naprawdę jest pułapka. Żadnych problemów. Czemu bogaci dają pieniądze? Czy biedni przez to stają się bogaci, że dostali? No nikt nie dostał. Państwo lubią wszyscy lubimy używać takich kwantyfikatorów ogólnych, że aha, że wszyscy lubią dostawać. No nie wszyscy, ja nie lubię na przykład. Nie? Uważam to za coś niemoralnego po prostu. Nie? Naprawdę. Nie? Tak samo proszę, nie chcę. Tak samo wiek emerytalny. Proszę państwa, w Polsce się odbyła dyskusja o obniżeniu wieku emerytalnego. I ta dyskusja wyglądała tak, że ludzie dyskutowali o tym, że nikt nie chce pracować. Że jak najkrócej pracować. Nigdzie w Europie takiej dyskusji nie było. Wszyscy się zastanawiali, jak dłużej pracować, jak aktywizować ludzi. Całe właśnie chociażby w Wielkiej Brytanii programy aktywizacji seniorów i tak dalej. No praca jest wartością. No, no ja nie wiem, ja 67, tak? No ja chcę pracować do końca życia, nie?
mój ojciec pracuje cały czas. No nie wiem, to dla mnie jest normalne, że praca tworzy człowieka, a nie, że ja będę korzystał z jakiegoś podziału. No nie ma to większego sensu. Znowu przechodźmy do innego typu narracji. Tak samo zobaczcie Państwo, teraz jest edukacja. Tak, to jest naprawdę duży problem. Likwidujemy 7 tysięcy szkół gimnazjalnych, najlepszych szkół. Próbowaliśmy stworzyć pewną sieć. Jeżeli byście Państwo popatrzyli na chociażby programy badania PISY, jak to było wcześniej, kiedy Polska po raz pierwszy do tego badania przystąpiła, to myśmy mieli ostatnie miejsce w krajach OECD. To było tak przerażający niski wynik, że inwestorzy na świecie byli przerażeni. Trzeba było stworzyć gimnazja i trzeba było nauczyć ludzi rozwiązywania testów, żeby przynajmniej w testach, bo nie są głupi, tylko testów nie umiał rozwiązywać, nie potrafili. I teraz stworzyliśmy pewną wartość i bez problemu to likwidujemy. Gdzie jest walka naprawdę o dobre szkoły? Czemu nie było rozmowy o systemie bolońskim? Cała Europa dzieli edukację w tych takich systemach trójkowych, tak, podstawówka, tak, czyli 3-3 plus 3 plus 3 studia, licencjat, po to wprowadziliśmy. A teraz nagle tniemy jakąś dziwną reformę. Po prostu mówię, ja też wymagam, tu się zgodzę z panią poseł, politycy nie są od obietnic, politycy są od odpowiedzialności. Przepraszam, już ten. Nie, czyli mówię, etos. Dobrze. Ja proszę o propozycje etosowe, a nie reaktywne, nie tylko wchodzenie w narrację pisowską, bo to jest pyskówka tak naprawdę, a nie, i mówię, ktoś wygrywa, ktoś przegrywa. Dobrze, bardzo dziękuję za tą uwagę. Rzeczywiście ja starałam się tą swoją wypowiedź zbudować wokół pewnego etosu. A mianowicie, czy pewnej wartości, może tak to powiem, a mianowicie wartości, która bardzo mocno przyświeca nowoczesnej, to jest odpowiedzialność. I właśnie to, o czym ja mówiłam, kiedy mówiłam o 500 zł długu na każde dziecko, kiedy mówiłam o odwróceniu tej reformy emerytalnej, to mówiłam właśnie o tym, co przyświeca nam w nowoczesnej, o głębokim poczuciu odpowiedzialności za państwo. O tym, że te nasze decyzje chcemy podejmować w odpowiedzialności za przyszłe pokolenia, a nie tylko po to, żeby w perspektywie 2-3 lat wygrywać wybory. Więc mam nadzieję, że państwo to dostrzegają, te wartości w nowoczesnej, a mianowicie, tak jak powiedziałam, odpowiedzialność, pewną otwartość na innego człowieka, przywiązanie do wolności, różnie rozumianej, wolności obywatelskich, swobód obywatelskich, wolności działalności gospodarczej, czy nie wiem, taką kolejną wartością, która mi się zawsze kojarzy z nowoczesną, to jest chociażby mocne przywiązanie do kwestii związanych z Unią Europejską, do tego, żeby Polska była naprawdę silnym głosem w silnej Unii Europejskiej. Przywiązanie do patriotyzmu, ale patriotyzmu, który jest rozumiany jako wartość, która buduje jedność w narodzie. Patriotyzm, który łączy, a nie dzieli, tak jak jest to w tym momencie budowane. I tych wartości, które mi się kojarzą z nowoczesną, jest wiele. I ja staram się o nich zawsze mówić, ale jakby tutaj była taka uwaga, że może zbyt trywialnie o tym mówiłam. Jestem prawnikiem i najczęściej się, że tak powiem, spotykam z dokładnie przeciwnymi zarzutami, że mówię zbyt trudnym językiem merytorycznym i on nie trafia do ludzi. Więc rzeczywiście znalezienie tego złotego środka jest bardzo trudne, ale bardzo dziękuję za tą uwagę. Może następnym razem rzeczywiście postaram się mówić nieco bardziej, że tak powiem, eksperckim językiem na ten temat. Ale ja doskonale jakby zdaję sobie sprawę z tego, że dużą wartością, tak naprawdę problemem też w Polsce w tym momencie jest ten współczynnik zatrudnienia, że my w Polsce wcale nie mamy wysokiego poziomu zatrudnienia ludzi Tak, a dużo osób zejdzie z rynku, kobiety, które schodzą z rynku, i to jest naprawdę bardzo duży problem. Jakby my fatalnie wypadamy na tle innych krajów europejskich i powinniśmy położyć wszystkie ręce na pokład, aby aktywizować ludzi. I każdy program, który ma w swoim skutku dezaktywizację zawodową, jest po prostu dla naszej gospodarki najzwyczajniej w świecie zabójczy. To, o czym pan wspomniał, że właśnie niektóre nasze, jakby to, jak jesteśmy prezentowani, to jest takie bardzo mocno reaktywne. To ja przez kilka pierwszych miesięcy nowoczesnej, właściwie przez rok,
pełniłam funkcję rzecznika. I powiem panu o moim jakby osobistym doświadczeniu. Ja zawsze wychodzę i zaczynam każdą swoją wypowiedź od tego, że mówię, nie wiem, na przykład wymiar sprawiedliwości. Wymiar sprawiedliwości wymaga reformy. Powinniśmy skupić się na tym, że do sądów trafia każdego roku 15 milionów spraw. Jest to olbrzymia liczba, która w tym momencie nie jest możliwa do załatwienia przez, mówi się, około 10 tysięcy sędziów w Polsce, ale tych aktywnych zawodowo jest dużo mniej. Część pracuje w ministerstwach, część jakby jest w ogóle poza zawodem, znaczy takich w ogóle nie pełni funkcji jakby orzeczniczych, więc takich czynnie wykonujących zawód może być nawet także około 8,5 tysiąca. Jak przyjrzymy się statystykom chociażby spraw przypadających na sędziego w sądach rejonowych, to jest około kilku tysięcy na jedną osobę. Znaczy no to są rzeczy wręcz niewiarygodne. Znaczy wyobraża pan sobie tak po ludzku, państwo wyobrażacie sobie mieć ponad 2000 spraw, które musicie jakby na bieżąco ogarnąć i jeszcze zgodnie z oczekiwaniem jakby społecznym wyznaczać rozprawy po prostu z tygodnia na tydzień czy z dnia na dzień. Więc tak, wymiar sprawiedliwości jest niewydolny. I mówię o tym, co w naszej ocenie jest receptą. Trzeba ograniczyć zakres spraw, które są w sądach w tym momencie. Trzeba przez 25 lat tych spraw dodawano, teraz trzeba te sprawy naprawdę ograniczyć. Nie wszystkie muszą być rozstrzygane przez sądy. Mamy doskonale wykształconych notariuszy, którzy mogą przejąć część spraw, nie wiem, na przykład w nakazy, w postępowaniu upominawczym. Jakby prezentuje te pomysły na usprawnienie wymiaru sprawiedliwości. Ale potem pada pytanie dotyczące aktualnej decyzji rządu, która dotyczy nas wszystkich, 38 milionów obywateli w całej Polsce. Ja odpowiadam na to pytanie. A potem jest 7 sekund mojej wypowiedzi, która jest wycięta i puszczona w wiadomościach. I proszę mi powiedzieć, czy to będzie element mojego programu Nowoczesnej, czy to będzie komentarz do tego, co dotyczy 38 milionów Polaków w tym momencie. No to będzie komentarz. Więc jakby jest też pewna specyfika mediów, która utrudnia nam przekazanie informacji o naszym programie. Ja pamiętam, jak była dyskusja o 500 zł długu na każde dziecko, bo tak konsekwentnie będę się o tym programie wypowiadała. My każdego dnia do znudzenia organizowaliśmy konferencje, w których mówiliśmy o programie Bezpieczna Rodzina, czyli o tym, jak my widzimy politykę prowadzącą do wzrostu dzietności w Polsce. I my mówiliśmy, na każdej z tych konferencji prezentowaliśmy do znudzenia to samo. Mówiliśmy o tym, że wszystkie badania wskazują jednoznacznie, że nie transfery finansowe, nie przelew gotówki. To nie skłoni nikogo do urodzenia dzieci, bo do rodzenia dzieci ludzi skłania przede wszystkim stabilność, zatrudnienia, pewność, że będą w stanie utrzymać te dzieci w dłuższej perspektywie, skłania także wysoka jakość usług publicznych, czyli szkół, przedszkoli, żłobków, które są na wyciągnięcie ręki, dobrze działających przychodni pediatrycznych, że to wszystko sprawia, że ludzie się decydują na dzieci. I prezentowaliśmy nasz program w tym zakresie. Mówiliśmy o różnych rzeczach, o różnych rozwiązaniach. Mówiliśmy też o takich doraźnych działaniach, jak chociażby kwestie zapewnienia mieszkania, bo to też jest jedna z trudności. Mówiliśmy o tym, że jesteśmy za tym, żeby umarzać wkład własny w zależności od ilości dzieci, które się pojawią. Przy jednym dziecku pewna część wkładu własnego, który byłby takim kredytem ze strony jakiegoś, nie wiem, na przykład Banku Gospodarstwa Krajowego, tak? Nisko procentowany byłaby umarzana. Przy dwójce dzieci, nie wiem, może 50%, może 75%, przy trójce całość. Proponowaliśmy różne rozwiązania, mówiliśmy o różnych rozwiązaniach i niestety żaden jakby element nie przebił się z naszego programu do takiej debaty publicznej i w jakimś sensie ja to z pokorą przyjmuję, tak? Na takiej zasadzie, że no 38 milionów obywateli zostało dotkniętych innym programem, więc o tym się mówiło, ale tak jakby doskonale rozumiem to, co pan mówi, podpisuję się pod tym dwoma rękami, że nasza praca parlamentarna nie może sprowadzać się do takiej bieżączki politycznej, bo o tym najzwyczajniej w świecie 2-3 dni później się nie pamięta. I że bardzo ważna jest praca merytoryczna i szukanie pewnych rozwiązań strategicznych. I ja staram się to w swojej pracy parlamentarnej robić. Ja mam naprawdę żelazną zasadę, może się to wydawać, że jest to mało, ale 20% mojego czasu jest poświęconych na szukanie rozwiązań strategicznych, spotkania z ekspertami. Jak się
weźmie do tego jeszcze jednak pracę jako szefa regionu, czyli ze strukturami, przygotowanie do wyborów samorządowych, pracę parlamentarną, zwyczajną nad ustawami i obecność jeszcze co jakiś czas w mediach, to rzeczywiście jakby wykrojenie nawet tych 20% to jest olbrzymi wysiłek, ale jakby rozumiemy dlaczego. Polska jest w trudnym momencie, trzeba będzie przygotować rozwiązania, które tą Polskę postawią na nogi po rządach PiS-u, przywrócą Polsce stabilność, bezpieczeństwo i taki ład prawny, który niestety w tym momencie jest dramatycznie burzony. Czy ja chciałem dodać coś na temat edukacji. Wcale nie oddaliśmy tej edukacji tak łatwo. Walczyliśmy bardzo dzielnie, nie tylko my, ale i ZNP, i inne partie opozycyjne, i także KOD. Zebraliśmy tyle podpisów, co trzeba. Jak wiecie, to, co zrobił PiS i co chce zrobić PiS, no to po prostu nie i tyle, tak? Natomiast nie oddaliśmy tego, walczyliśmy bardzo dzielnie. Kamila praktycznie co tydzień w ostatnich miesiącach miała po dwa spotkania właśnie w temacie edukacji. Na Mazowszu żeśmy bardzo mocno postawili. Zebraliśmy razem wszystkie struktury około 10% bodajże podpisów wszystkich. To były przez nas zbierane. A niektóre wspólnie z KOD-em na wspólnych, że tak powiem, spotkaniach z wyborcami. Także my sobie zdajemy sprawę, że ta ustawa to jest zła ustawa. My wiemy, że ona tak naprawdę ma na celu cofa nas zdecydowanie. Tak samo jak sześciolatki nas wycofały. Także my sobie z tego zdajemy sprawę i na pewno będziemy mocno stawiali. Oczywiście cały świat idzie w drugą stronę, a my wracamy, tak? To jeszcze, przepraszam, bo rzeczywiście nie skomentowałam edukacji. My na Mazowszu bardzo mocno postawiliśmy na... W ogóle jakby staramy się łapać różne tematy, które potem wykorzystujemy do tego, żeby wejść z ludźmi w dyskusję i w interakcję. I postawiliśmy właśnie na debaty edukacyjne. One odbywały się właściwie w znacznej części powiatów. Jeżeli chodzi o mój okręg wyborczy, to w każdym powiecie się odbyła taka debata. W niektórych nawet chyba dwa razy się udało zorganizować takie spotkania. Stawialiśmy bardzo mocno na taki profil ekspercki. Widzieliśmy najzwyczajniej w świecie, że zarówno samorządowcy, nauczyciele po prostu nie mają wiedzy na temat tej edukacji. My mamy świetnego sekretarza do spraw edukacji, pana Dominika Linowskiego, autora naszego programu, eksperta. On uczestniczył w tych debatach, odpowiadał na wszystkie pytania. Wciągaliśmy do nich właśnie w ten sposób do dyskusji nie tylko ludzi, którzy jakby byli związani z gimnazjami, ale tych wszystkich, którzy musieli, czy byli przeciwko reformie, tylko związani jakby z Nowoczesną, sympatyków Nowoczesnej, tylko tych wszystkich, których dotykała ta reforma. A tych osób w każdym mieście jest paradoksalnie bardzo dużo. Bo to są nie tylko dzieci, które chodzą do gimnazjów i którym za chwileczkę przyjdzie jakby zmierzyć się z konsekwencjami tej reformy, ale to są nauczyciele, to są pracownicy także tacy pomocniczy, niemerytoryczni, to są także, nie wiem, rodzice na przykład. Tak? Naprawdę tych osób jest bardzo dużo. I staraliśmy się wciągać ich do dyskusji jak najmocniej. Ta reforma budzi, ta właściwie deforma, budzi nasze bardzo głęboki sprzeciw z trzech głównych powodów. Oprócz tego, że wprowadza jakiś dramatyczny chaos i właściwie nikt nie ma pojęcia, po co jest wprowadzona. Nie wiedzą tego ani rodzice, ani dzieci, ani nauczyciele. I powiem szczerze, że czasami z tych takich wypowiedzi pani minister mam wrażenie, że ona sama nie wie, po co ta reforma jest wprowadzana i dla kogo, a już wyniki testów PISA w ogóle jakby do niej nie trafiają, chociaż są jednoznacznie pokazują, że wydłużenie procesu edukacji naprawdę wpłynęło fantastycznie, jeżeli chodzi o poziom nauczania, no i na wyrównywanie szans tak naprawdę młodzieży, zwłaszcza wiejskiej. Więc to, co budzi nasze największe jakby niepokoje, to jest przede wszystkim to, że mamy wrażenie, że to był trochę taki przyczynek do rozpoczęcia dyskusji na temat programów nauczania, tych podstaw programowych, po to, aby wychować sobie takie pokolenie, które będzie uczone o traumach, porażkach, które następnie będą wykorzystywane w jakichś politycznych rozgrywkach. To jest takie jakby jakaś chęć posadzenia naszych dzieci po prostu w oślej ławce. Przygotowanie do życia w świecie, który absolutnie nie istnieje. Istnieje tylko w głowach polityków PiS-u. I tak naprawdę, że to się do tego sprowadza i że to jest uczenie nie tego, co mogłoby budować w dzieciach jakieś dumy, takich jakichś pozytywnych wartości, pozytywnych emocji, tylko tak jak powiedziałam, uczenie o traumach i porażkach, które jakby
nie doprowadzą do niczego dobrego. Kolejna bolączka nasza, rzecz, którą zauważamy i która nas niepokoi, to jest przede wszystkim to, że takie zmiany strukturalne, za którymi nie idą żadne zmiany jakościowe, to są pieniądze wyrzucone w błoto tak naprawdę. Że ta zmiana szyldów gimnazjów na podstawówki, to jest tylko i wyłącznie doskonała okazja do tego, żeby na stanowiskach dyrektorskich, w dobrych placówkach takich edukacyjnych posadzić kolejnych Misiewiczów, którzy już przebierają nogami myśląc o tych posadach. I że to jest żadna zmiana jakościowa. Kolejna rzecz, no to kwestie finansowe, że po prostu tych pieniędzy na tą reformę nie ma w systemie, nikt ich dokładnie nie policzył, nie wiadomo ile to będzie kosztowało. Samorządowcy mówią o olbrzymich kwotach idących w miliardy złotych, a przecież wiemy, że polska szkoła jakby no nie śpi na pieniądzach, tak? No te pieniądze można wydać w dużo bardziej rozsądny sposób. No, nie muszę mówić o wyposażeniu pracowni komputerowych, o dodatkowych lekcjach angielskiego, o pracowniach nie wiem, chemicznych, biologicznych, czy nawet podwyżkach dla nauczycieli, którzy naprawdę wykonują bardzo odpowiedzialny zawód, uczą nasze dzieci, wychowują je, więc warto byłoby także zadbać o to, aby ich pensje były odpowiednie do nakładu pracy i zaangażowania. Więc rzeczywiście ta deforma budzi bardzo nasz duży sprzeciw i bardzo mocno zaangażowaliśmy się w zbiórkę podpisów pod referendum edukacyjne. Mariusz Maciejewski, no z KOD-u jestem. Chciałbym taką rzecz, że na początku małą dygresję, że chciałbym porównać z historii początek lat 70., gdy odszedł stary sekretarz, nastał nowy sekretarz. Polska miała, od razu stawała się wielka, dumna, rozwinięta. Wtedy nastał tani kredyt mieszkaniowy, za który wiele pokoleń do dziś jeszcze jest wdzięcznych. Szczególnie odbudowała się wtedy wieś. Nastał samochód, dla każdej rodziny był to mały Fiat. Skończyło to się całkowitą zapaścią gospodarczą, jak wiemy, pod koniec lat 70., 80. również. To jeden wielki krach gospodarczy, który doprowadził również do upadku i tego sekretarza i następnych tych systemów. Myślę, że dzisiejsza sytuacja mocno to przypomina. Po prostu partia się scentralizowała, rządząca partia scentralizowała się do tego stopnia, że pan, który praktycznie nie odpowiada za nic, jest pierwszym sekretarzem, który o wszystkim decyduje. Znowu są populistyczne takie przedstawione sytuacje gospodarcze, czyli te 500, to mieszkanie plus i tak dalej. I to wszystko jest też na kredyt. Nie wiem, czy nie warto w ogóle przytaczać w rozmowach, czy w publikatorach publicznych tych sytuacji, czerpać tej nauki z historii, jak się skończyło kiedyś i dzisiaj też do tego zmierzamy. Moim zdaniem nie chodzi o na przykład o, jeśli nawiążę do edukacji, nie chodzi o zmianę, reformę, deformę. Tu po prostu jest walka ideologiczna w tej chwili. To jest ideologia. Ideologia ma to do siebie, że czasem bierze górę nad rozumem. I wtedy po prostu, szczególnie w polskich warunkach, gdy ta ideologia rządzącej partii jest mocno poparta działaniem hierarchów kościelnych, to nie ma się co ukrywać. I to nas właśnie w takim kierunku popycha. Chciałbym spytać, parafrazując skecz satyryka znanego, który powiedział: co jedna głowa, to nie dwa półgłówki. Ja wiem, że demokracja jest właśnie czymś takim, że te dwa półgłówki znaczy więcej niż jedna głowa. Ja słuchałem ostatnio wywiadu z panem, to Jacek Fedorowicz to powiedział. W każdym razie słuchałem ostatnio wypowiedzi pana Balcerowicza w jednym z programów telewizyjnych. On jest państwa fanem i popiera ten program. I również zwracał na to uwagę, że trzeba realnie, rzetelnie i tak dalej. Ale to nie jest sytuacja wyborcza po prostu. Jak chcecie zachęcić swoich wyborców? Bo takim przekonaniem, powtarzaniem ciągle, że po prostu to, ta przyszłość ma być więcej niż na rok, na dwa, na trzy. Bo to u nas w Polsce to się charakteryzuje tym, że jest to czas kampanii wyborczych. To nie jest... Właśnie chciałem spytać, jak chcecie to przełożyć na zaangażowanie dla tych wszystkich swoich wyborców. Znaczy, możemy przypomnieć sobie początki Nowoczesnej. Proszę przypomnieć sobie, że my zaczęliśmy z jasnym
klarownym programem, który właśnie niczego nie obiecywał, wręcz odwrotnie mówił o tym, że możliwe i konieczne będą pewne cięcia, chociażby związane z nadmiernymi przywilejami poszczególnych grup zawodowych, że potrzebna będzie dogłębna reforma chociażby KRUS-u. I myślę, że Polacy są rozsądni. Oni rozumieją, że jakby ta licytacja w obietnicach jest po prostu niebezpieczna i my absolutnie nie wejdziemy w tą licytację. Nie usłyszy pan od nas 1000 zł na każde dziecko, nie usłyszy pan od nas o 15 emeryturze. To zostawiamy tym partiom, które już mamy na scenie politycznej od kilku lat. Mianowicie no, PiS-owi i Platformie, tak? My mówimy o odpowiedzialnej polityce, o konkretnych reformach programowych, odważnych. Mówimy o tym, że to, co jest ważne, to dobrze prosperująca gospodarka. I nie dla samej gospodarki, tylko po to, żeby były pieniądze po prostu na edukację, były pieniądze na dobrze działającą służbę zdrowia. I nie zamierzamy jakby zmieniać tej drogi. Po prostu zamierzamy mówić o tym w sposób bardzo dobitny, docierać jak najszerzej do ludzi i na tym koncentrować naszą działalność. To w ciągu 6 miesięcy przyniosło rezultat w postaci wejścia Nowoczesnej do parlamentu na poziomie 7% poparcia społecznego. Myślę, że Polacy, widząc to, co dzieje się w tym momencie na scenie politycznej, będą potrzebowali alternatywy racjonalnej, odważnej, realnej i możliwej do spełnienia. I po prostu sprawiedliwej, najzwyczajniej w świecie. Chciałabym także powiedzieć, że my jasno mówimy o tym, że państwo powinno być oddzielone od Kościoła. Mówimy o przyjaznym rozdziale państwa od Kościoła i widać to konsekwentnie w naszych działaniach. Ostatnia uchwała fatimska w parlamencie, cały klub parlamentarny Nowoczesnej głosował przeciwko. Nie było tak jak w innych ugrupowaniach, że staraliśmy się jej nie zauważyć, udać, że takiego tematu nie ma i wyjąć karty, udać po prostu, że pomimo tego, że siedzimy w poselskich ławach, to nie, to po prostu nas tam nie ma. Nie robiliśmy takich rzeczy. Mówimy wprost, państwo powinien być rozdział państwa od Kościoła. Jeżeli religia w szkołach, no to dlatego, że rodzicom to pasuje, ale nie finansowana ze środków publicznych, chociażby. Tego typu postulaty. Ta odpowiedzialność, o której mówimy, to także odpowiedzialność dotycząca pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców dzisiejszego destabilizowania Rzeczpospolitej, tej tragedii, która się dzieje polskiej demokracji za sprawą PiS-u. My mówiliśmy to nieraz. Nie dopuścimy do czegoś takiego, żeby zabrakło 5 głosów i osoby, które są odpowiedzialne za niszczenie stabilności Polski, nie zostały pociągnięte do odpowiedzialności, tak jak to było w przypadku pana Ziobry. My te wszystkie osoby rozliczymy, pociągniemy do odpowiedzialności pana Ziobrę, będziemy myśleć nad tym, jak pociągnąć do odpowiedzialności pana Jarosława Kaczyńskiego, chociażby na podstawie przepisów dotyczących sprawstwa kierowniczego, będziemy myśleli o tym, jak pociągnąć tych przebierańców w togach w Trybunale Konstytucyjnym, chociażby na zasadzie, na podstawie przepisów karnych mówiących o podszywaniu się pod instytucję państwową. Myślimy o tym, jak usprawnić działanie Trybunału Stanu, rozmawiamy o tym i mamy konkretne propozycje programowe dotyczące tego. Trybunał Stanu jest teraz instytucją martwą, właściwie niefunkcjonującą, nieprofesjonalną. Tylko 50% składu składa się z prawników, a powinno się składać z prawników. A my uważamy, że to powinna być instytucja, która będzie działała bardzo sprawnie, na bieżąco, zbudowana profesjonalnie. Dlatego myślimy o tym, że to powinien być jeden z wydziałów chociażby Sądu Najwyższego. Absolutnie profesjonalne, działające na bieżąco, sprawnie, sprawnie ciało. To jest jedna z naszych propozycji programowych. Mamy także konkretne rozwiązania dotyczące wzmocnienia chociażby niezależności Trybunału Konstytucyjnego, odbudowania go. Część z nich przedstawiliśmy w naszym projekcie ustawy złożonej w
styczniu 2016 roku do laski marszałkowskiej. Mówimy o tym, że sędziowie powinni być wybierani właśnie większością kwalifikowaną po to, aby zawsze był jakiś taki konsensus dotyczący wyboru sędziego, ponadpartyjny, żeby nie było takiej łatki, że jest to sędzia jednego ugrupowania. Mówimy o tym, że kandydaci na sędziów Trybunału Konstytucyjnego powinni mieć 4-letnią karencję od działalności politycznej. Żeby nie było takiej sytuacji jak w przypadku sędziego Pszczółkowskiego. Wprost z ławy parlamentarnej do Trybunału Konstytucyjnego i jest niezależnym sędzią. No nie ma tak. Taka zasada obowiązywała w przypadku służby cywilnej i z powodzeniem można ją także wdrożyć w przypadku sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I takich rozwiązań jakby mamy dotyczących każdej instytucji kilka, więc myślimy bardzo odpowiedzialnie o Polsce. Stanisław Dębowski. Niż PiS próbuje rozpocząć niszczenie niezależności władzy sądowniczej i prawdopodobnie osiągnie sukces, ponieważ ma większość parlamentarną. Partie opozycyjne mają mniejszość. Jeśli będą działać parlamentarnie w białych rękawiczkach, to konstytucja zostanie złamana i nie będzie do kogo się odwołać, ponieważ nie mamy Trybunału Konstytucyjnego. Może powinna opozycja rozważyć inne możliwości działania. To znaczy nie walczyć z PiS-em w białych rękawiczkach, bo przegra się, tylko rozpocząć jakoś, zainicjować akcję obywatelskie nieposłuszeństwa, jakoś inną spektakularną akcję w taki sposób, jak to było robione przy okazji niedopuszczenia wolnych mediów do Sejmu. Wtedy PiS się wycofał. PiS się wycofał również podczas czarnego protestu, więc takie parlamentarne działanie to jest nieskuteczne. Powinno się pomyśleć o jakimś spektakularnym, głośnym działaniu nieparlamentarnym i przy poparciu społeczeństwa może to jakiś sukces odnieść. To jedna sprawa. Chciałbym jeszcze zadać drugie pytanie, takie, że 6 maja będzie Błękitny Marsz w Warszawie, w którym uczestniczy KOD i uczestniczy Platforma Obywatelska. Natomiast, o ile wiem, to nie uczestniczy Nowoczesna. Chcę wierzyć, że nieobecność Nowoczesnej to nie wynika z tego, że dwóch samców alfa nie może się z sobą dogadać, tylko że jest jakieś głębsze uzasadnienie i poprosiłbym o to właśnie uzasadnienie. Podczas najbliższego posiedzenia Sejmu, które się rozpocznie 9 maja, można z powodzeniem powiedzieć, że naprawdę będziemy mieli do czynienia z takim nalotem dywanowym na niezależność sądów w Polsce i niezawisłość sędziowską. Będą to 3 ustawy. Pierwsza ustawa będzie dotyczyła szkoły dla sędziów i prokuratorów krakowskiej, która daje jakby reformy, które proponuje minister Ziobro, dają bardzo duże kompetencje właśnie ministrowi, jeżeli chodzi chociażby o skład rady, jeżeli chodzi o ten strumień potem obsadzania sędziów, tylko po tej szkole będzie można zostać sędzią. Oczywiście minister ma duże kompetencje, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tej szkoły, więc dowolne sterowanie strumieniem nowych sędziów w Polsce zostanie oddane w ręce ministra Ziobry. Druga ustawa jest to ustawa o prezesach sądów, czyli ustawa o ustroju sądów powszechnych. No, także niebezpieczna. Tak naprawdę jej główną przyczyną jest tylko to, aby minister zyskał zupełną dowolność, jeżeli chodzi o wymiany prezesów sądów, którzy mają znaczące kompetencje w poszczególnych sądach. Tak, no, mogą decydować o tym, gdzie dany sędzia pracuje, w której placówce, w którym sądzie. No to jest, jakby wiemy, że taka jakby oddanie takiego narzędzia politykom
może być bardzo niebezpieczne, bo znamy to chociażby na przykładzie prokuratury, której można delegować prokuratora na 12 miesięcy w roku maksymalnie. Można go delegować do jakiejś takiej dowolnej placówki, co powoduje, że u prokuratorów bardzo dużą niepewność, tak, co do tego, gdzie będą pracowali. Bo jeżeli dostają dobrą posadę, to chcą się na niej utrzymać i może to powodować taką, że tak powiem, dosyć dużą spolegliwość wobec ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, a z kolei zawsze może być jeszcze kij w postaci delegowania do jakiejś słabszej placówki prokuratury. I podobnie myślę, że ten mechanizm w jakimś sensie może być wprowadzony także w sądach powszechnych poprzez zlikwidowanie właśnie kryteriów odwoływania i powoływania prezesów sądów poprzez ministra sprawiedliwości. I trzecia ustawa, o której Państwo zapewne słyszeli, czyli ustawa o KRS-ie, bardzo kontrowersyjna, niekonstytucyjna co najmniej w trzech aspektach. Po pierwsze w tym aspekcie, w którym powoduje, że do składu KRS-u będą powoływani sędziowie, wybierani nie przez środowisko sędziowskie, tak jak to jest na całym świecie, tylko powoływani przez polityków, przez w tym momencie większość pisowską w parlamencie. Niekonstytucyjna jest także w zakresie podziału na dwie izby. Konstytucja mówi wprost, że to KRS podejmuje decyzje dotyczące powoływania czy nominacji sędziowskich, przedstawiania takich do decyzji prezydentowi. A tymczasem ustawa mówi o tym, że będą dwie izby i to te dwie izby będą podejmowały takie decyzje, uchwały w tym przedmiocie. I trzecia rzecz to jest kwestia przerwania kadencji obecnie urzędujących sędziów w Krajowej Radzie Sądownictwa i oczywiście przerwanie kadencji dotyczy tylko i wyłącznie sędziów, a nie dotyczy polityków, którzy także zasiadają w tym ciele, jakkolwiek w mniejszości. Oczywiście Ministerstwo Sprawiedliwości mówi tutaj wprost, że to ma przecież usprawnić wymiar sprawiedliwości, ale szanowni państwo, jakby w ogóle nie dotyka tego tematu zaproponowane reformy. One nie dotykają w najmniejszym aspekcie usprawnienia wymiaru sprawiedliwości. One dotykają tylko kompetencji ministra sprawiedliwości i zwiększania tych kompetencji albo wpływów partyjnych na powoływanie i nominacje sędziowskie. I ja naprawdę państwa uczulam, ja wiem, że to jest odległy temat, wymiar sprawiedliwości, ale ja państwa uczulam, to jest bardzo duże niebezpieczeństwo. Te ustawy domkną pewien taśmociąg. PiS przejął już najważniejsze stanowiska w policji i w służbach, upolitycznił prokuraturę i za chwileczkę będzie miał jeszcze bardzo duży wpływ na sądy. I w tym momencie my jako obywatele będziemy po prostu bezbronni. Proszę sobie wyobrazić, że teraz w państwa miejscowości wchodzicie państwo w spór na przykład z radnym PiS-u i lądujecie przed sądem, w którym część materiałów jest przygotowywana przez policjantów, których awanse, zatrudnienie, nominacje zależą od polityków PiS-u. Następnie akt oskarżenia pisze prokurator, który za chwileczkę może być zesłany albo na fajną, albo niefajną posadę w zależności od tego, jak mu ten akt oskarżenia wyjdzie przez ministra sprawiedliwości, który ma kompetencje, żeby nawet najniższego liniowego prokuratora przesunąć. I potem trafiacie państwo do sądu, w którym sędzia dostał nominację z Krajowej Rady Sądownictwa, w której większość stanowią sędziowie, którzy zostali wybrani poprzez polityków PiS-u. Jakie państwo macie szanse na to, żeby wygrać w takim sporze? To jest naprawdę bardzo niebezpieczna sytuacja. Przypomnijcie sobie, co się zdarzyło z tym 21-letnim Sebastianem z Oświęcimia, który właściwie praktycznie został staranowany przez pancerną limuzynę pani premier. Co się z nim zdarzyło? Zanim cokolwiek wyjaśniono, to wszystkie instytucje państwowe przejęte przez PiS już tego człowieka zlinczowały, już wydały wyrok. I co, jakby przełóżmy to na państwa sytuację tutaj, w Białej Podlaskiej. Na co państwo będziecie mogli liczyć ze strony wymiaru sprawiedliwości po tych wszystkich reformach? Więc uczulam bardzo mocno w tym temacie. Jakie macie pomysły pozaparlamentarne właśnie na to, żeby przeciwdziałać temu? Bo to, że my obywatele nie będziemy mieli możliwości godnego i tylko sprawiedliwego działania sądu, no to wiem. Ale co ma działać teraz chociażby partia
Nowoczesna. I moim zdaniem, co mi się bardzo nie podoba, jestem waszym zwolennikiem, też głosowałem na was, że wchodzicie w jakiś taki niepotrzebny konflikt z Platformą Obywatelską. Na dzień dzisiejszy... Nie, nie. Mówimy o konflikcie z Platformą Obywatelską, który macie ewidentnie i uważam, że powinniście sobie zarzucić i skoncentrować się na walce właśnie z Prawem i Sprawiedliwością. Tylko tyle. Proszę o odpowiedź. Dobrze. Więc odpowiadając na pana pytanie, ja cały czas działając w obszarze wymiaru sprawiedliwości zawsze współpracowałam, dobrze mi się układała ta współpraca z Platformą Obywatelską w tym zakresie. Oczywiście jakby są osoby, które bardziej cenię na tej scenie politycznej i to jest na przykład pan Borys Budka, pan Arkadiusz Myrcha, z którymi dobrze mi się współpracowało i jakby żadnych konfliktów nie było. Ale nie zmienia to jednak faktu, że są pewne obszary, w których my różnimy się z Platformą Obywatelską. I ja zawsze jakby podchodziłam do tego w taki sposób, że jesteśmy na scenie w tym momencie i my, i Platforma Obywatelska. I chciałabym widzieć tą naszą obecność na scenie politycznej trochę jak takie współzawodnictwo, ale współzawodnictwo lekkoatletów. Stajemy na starcie, dajemy z siebie wszystko, biegniemy najszybciej, najsprawniej po to, aby zrobić jak najlepiej, że tak powiem, poszukać najlepszych rozwiązań dla Polski. Nie jak współzawodnictwo w takim sensie, że stajemy na ringu i okładamy się po prostu pięściami, kto pierwszy padnie na tym ringu. I powiem szczerze, że na przykład u mnie w okręgu przynosi to bardzo dobre rezultaty. W takim wymiarze, że praktycznym. Gdzie ja organizuję spotkanie, tam potem jest organizowane spotkanie przez Platformę Obywatelską. I trochę ich ciągnę za, w jakimś sensie mam wrażenie, za uszy w pewnych obszarach. Tak było na przykład z debatami dotyczącymi edukacji. I myślę, że to jest bardzo ważne. To, o czym rozmawialiśmy i o czym wspomniał na samym początku pan, to ta diagnoza dotycząca budowy społeczeństwa obywatelskiego. Te działania muszą być podejmowane bardzo szeroką ławą, nie tylko poprzez jedno ugrupowanie. Ja się cieszę, kiedy mobilizuje do aktywności inne ugrupowania, inne ruchy społeczne, bo jakby my sami nie wykonamy tylko tej roboty, nie dotrzemy do wszystkich. Więc jeżeli w wyniku naszej aktywności i naszej obecności na scenie politycznej zamiast jednego spotkania dotyczącego edukacji mamy tych spotkań trzy, to ja uważam, że to jest gra warta świeczki. Bo to, co nas czeka i to, co powoduje, że ten rząd powstrzymuje się w różnych destrukcyjnych działaniach, to jest opór społeczny, opór obywatelski. A żeby go zbudować, to potrzeba olbrzymiego wysiłku i olbrzymiej pracy, która nie będzie wykonana tylko przez 27 posłów Nowoczesnej, jakkolwiek ich energia jest naprawdę olbrzymia, ale musi być wykonana także poprzez mobilizowanie pozostałych posłów w tym parlamencie do aktywności. I powiem szczerze, że naprawdę uważam, że tędy droga. Wykorzystywania każdego tematu, aby wejść z ludźmi w dyskusję. To jest tak, jak organizujemy debaty dotyczące edukacji. Rozmawiamy na temat teraz tej ustawy Sasina. Ja wiem, że to jest pewnie dla państwa odległy temat, bo to jest temat bardziej około warszawski. Ale proszę sobie przypomnieć, co się wydarzyło pod Opolem, tak? I wcielenie tamtejszych gmin też tylko i wyłącznie ze względów politycznych. To, co się dzieje w Warszawie, też jest motywowane i wcielenie tych 30 kilku gmin jest też tylko motywowane politycznie, więc proszę się jakby przyglądać temu uważnie, bo motywem jest tylko chęć wygrania przez PiS-u wyborów w Warszawie samorządowych, bo PiS ma pełną świadomość, że nie wygra ich na uczciwych zasadach, więc musiał wymyślić jakąś formułę, która rozpocznie dyskusję o zmianie okręgów wyborczych. A że powiaty akurat odpowiadają okręgom wyborczym najczęściej, no to trzeba byłoby pozmieniać te powiaty i właśnie te reforma to robi. Więc to się wydarzyło w Opolu, wydarzyło się w tym momencie, dzieje się w tym momencie w Warszawie, ale za chwileczkę może także dotknąć państwa miejscowości, bo PiS jakby będzie bezwzględny w tej chęci zwyciężenia w wyborach samorządowych. Więc jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, to są takie obszary, w których współpracuje nam się bardzo dobrze i nie wchodzimy tam w żadne, że tak powiem, spory ani potyczki. Są obszary, w których się różnimy i to jest chociażby nasze podejście dotyczące odpowiedzialności pana Ziobry, kwestie związane z 500 zł na każde dziecko, czy kwestie związane z 13. emeryturą. A jeżeli chodzi o marsz, to dyskusje w dalszym ciągu trwają. My zostaliśmy zaproszeni na ten marsz i myślę, że szczegóły zostaną dogadane w najbliższych dniach.
I wydaje mi się, że niesłusznie jest oskarżać właśnie, że Nowoczesna nie chce współpracować z Platformą, bo ja przynajmniej nie znam żadnej propozycji Platformy do współpracy dla Nowoczesnej. Jak zobaczycie to wydarzenie marszu na Facebooku, to zwróćcie uwagę, jak jest napisane. Platforma Obywatelska i pozostałe partie. To nie tak się rozmawia z partnerami. My nie jesteśmy wrogami. My chcemy współpracować i to jest najważniejsze. I z drugiej strony bardzo dziękuję Kodowi, bo sam jestem koderem z Piaseczna. Bardzo aktywny ruch jest u nas w Piasecznie za to nieposłuszeństwo obywatelskie. Współpracujemy w zasadzie na każdych marszach razem i powinniśmy tak dalej współpracować. Mamy nadzieję, że to Platforma do nas dołączy, a nie my będziemy dołączali do Platformy, bo proszę sobie przypomnieć, była taka inicjatywa KOD-u, tylko Platforma do tego nie przystąpiła. Bo tak naprawdę dla mediów czy dla salonów jest prostszy popis, ale my tego nie chcemy. I mam nadzieję, że Państwo także docenicie nas wkrótce właśnie z tego powodu. Dziękuję. Jarek Dudziński. Ja tak króciutko. Użyła Pani tutaj takiego porównania sportowego. Jestem sympatykiem i tutaj mówienie o tym, wszyscy tutaj jest, może zdecydowana większość właśnie jest sympatykami. Tutaj co Panowie, moi przedmówcy powiedzieli, że to jest przekonywanie przekonanych, tak? Ale wracając do tego porównania sportowego. To jest jak mecz, prawda? Ten mecz trzeba wygrać, piłkarski. Są dwie bramki, ale w tej chwili ja odnoszę takie wrażenie, że po jednej stronie PiSu jest jedna bramka, a po drugiej stronie boiska jest tych bramek trzy i więcej. I jakby oni nie strzelali, strzelają nam więcej goli. Proszę wyciągnąć z tego wniosek i nie punktować. Każdy z Państwa, jak obserwuje, czy Państwa z Nowoczesnej, czy Platformę, czy PSL, wychodzicie, jesteście w mediach, bo taką mam okazję obserwowania, to gdzieś zawsze z tyłu głowy jest to my, to my, to my. Gramy ten mecz, cały czas trzyma się tej terminologii, tego porównania. Gramy ten mecz, to się zjednoczmy i gramy do jednej bramki, bo oni nam nas strzelają, bo mamy tych bramek za plecami bardzo dużo i trudno jest się obronić. Tyle. To jest bardzo słuszna uwaga. Ja powiem tak, jeżeli obserwuje Pan, znaczy to nie ma argumentów personalnych. Znaczy my poruszamy, jeżeli poruszamy, to poruszamy argumenty merytoryczne. Jeżeli mówię o 500 plus na każde dziecko, jeżeli mówię o 13 emeryturze, to nie mówię, że to jest B, bo Platforma to zaproponowała, tylko mówię, że to jest najzwyczajniej w świecie nieodpowiedzialne i kieruję się tutaj głębokim zaufaniem w stosunku do obywateli i ich racjonalnego myślenia. Oczywiście, że mam pełną świadomość tego, że z kopania się po kostkach jakiegoś dyktowanego emocjami, mogą się tylko cieszyć na Nowogrodzkiej. I bardzo bym chciała, żeby też taka głęboka świadomość tego była w innych ugrupowaniach opozycyjnych. Proszę Państwa, byłem przedstawiany, ale jeszcze raz powiem, Jacek Bury, jestem szefem regionu lubelskiego. Miło mi tutaj z Państwem rozmawiać i spędzić ten czas. Tytułem wstępu. Jestem przedsiębiorcą, 25 lat, prowadzę już własne firmy. Zatrudniam naprawdę dużo ludzi, bo ponad 500 osób pracuje u mnie w firmach i to mogę się poszczycić, że niektórzy pracownicy pracują ponad 20 lat u mnie, od samego początku praktycznie. Nie mam śmieciówek, staram się ludzi traktować jak osoby i doceniam wysiłek każdego człowieka. To, co tutaj pada, Kamila jest bliżej polityki, ja może jestem bliżej życia, bliżej tego wschodu, może nie będzie to do końca takie polityczne. Jestem przedsiębiorcą, jak powiedziałem. Dlaczego tutaj jestem? Proszę Państwa, dwa lata temu, kiedy mieliśmy do czynienia z wyborami prezydenckimi, widziałem, co się dzieje i mówiłem tak, wygra kandydat PiS-u, kiedy już mieliśmy przed sobą drugą turę, po wszystkich tych niepowodzeniach i po tym, co Platforma zrobiła Komorowskiemu. Mówię, będzie trochę śmiesznie, trochę strasznie. Muszę powiedzieć, że się pomyliłem, bo coraz mniej jest śmiesznie, a coraz bardziej strasznie.
Wtedy powiedziałem tak, nie byłem w polityce w sensie działalności jakiejkolwiek, bo prowadziłem działalność, pracowałem dla dobra i mojej firmy i ludzi, którzy ze mną byli. Natomiast mówię, pora coś zrobić, ponieważ to, co się dzieje, co robi Platforma, jest karygodne. Nie miałem na to zgody. Stąd wzięła się między innymi Nowoczesna. Na Torwarze spotkali się ludzie, którzy powiedzieli, nie mamy zgody na taką Polskę. Chcemy Polski lepiej zorganizowanej, Polski merytorycznej. Nie chcemy tłustych kotów i tematów typu ciepła woda w kranie. Chcemy czegoś więcej, chcemy czegoś lepszego w naszym kraju. Tutaj powstała Nowoczesna. Zaangażowałem się, proszę Państwa, w ten ruch, w te działania. Nie jesteśmy idealni, wiele osób od nas nie jest politykami. Cierpimy z tego powodu. Kiedy nam słupki wzrastały, było fajnie, wszyscy się do nas przytulali, wszyscy nas klepali po plecach, tak samo zresztą jak i kot. Tak? Kiedy mój znajomy, który w polityce trochę obracał się, powiedział mi w jesieni, gdzieś około sierpnia, września, mówi, nie przytulajcie się za bardzo z Platformą, bo oni mają duże doświadczenie, dużo kasy z polityki i dużo cynizmu. Popełnicie jeden duży błąd i was zniszczą, wdepczą was w glebę. Ja nie rywalizuję z Platformą. Wiele osób w Nowoczesnej też nie rywalizuje z Platformą, ale proszę Państwa, my nie mamy zgody na taką Polskę, jaką Platforma nam wtedy proponowała. Nie mamy też zgody na to, co PiS proponuje. To nie jest Polska naszych marzeń. Ani jedno, ani drugie ugrupowanie niestety nie przedstawiło dla mnie i dla ludzi, którzy są, wielu ludzi z Nowoczesnej, których znam, nie przedstawiło atrakcyjnej propozycji Polski. Tu pan powiedział, gramy pisma z jednej strony bramkę, my z drugiej, okazuje się, że jakby kilka tych bramek. Ja bym powiedział, że tak, my Nowocześni gramy do jednej bramki. To nie jest walka przeciw, to jest walka za Polską. Ja mogę iść z Platformą, ale nie zgadzam się na to, co oni robili i co chcą robić, na przykład rozdawnictwo w tej chwili, takie obietnice bez pokrycia. Ja mogę iść z PiS-em w wielu rzeczach, bo zgadzam się, że zaniedbany był patriotyzm, zaniedbane były nasze dzieci, jeżeli chodzi o świadomość taką narodową, ale nie zgadzam się z nimi, jeżeli chodzi o edukację, którą oni proponują w tej chwili, tak? Religijną. Grajmy dla Polski, a nie grajmy dla jednej czy drugiej partii. Tyle ode mnie. To może ja dwa słowa o Nowoczesnej tak postaw, tu gdzie się tak naprawdę ora między ludźmi. Jak to wygląda w Białej Podlaskiej? Te pytanie pana, za które bardzo dziękuję, bo da mi okazję powiedzieć właśnie, jak wygląda współpraca zwykłych ludzi, zwykłych Nowoczesnych, ze zwykłymi platformersami, ze zwykłymi Razemkami, ze zwykłymi PSL-owcami i tak dalej, czyli kodziarzami. A propos kodu. Tutaj koledzy z kodu mogą mi przybliżyć, ilu w kodzie jest członków z Platformy Obywatelskiej? A z Nowoczesnej? No to dwukrotna przewaga. Natomiast idąc dalej, sytuacja chociażby z reformą szkolną. To Nowoczesna wyszła tutaj lokalnie z ofertą współpracy. Zaprosiliśmy do współpracy wszystkie organizacje, które się angażowały na wyższych półkach, że tak powiem, z punktu widzenia centralnego warszawskiego. Podpisała tą deklarację z nami przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, podpisali przedstawiciele partii Razem, podpisali to przedstawiciele KOD-u. A Młodzi Demokraci jeszcze podpisali. I da się współpracować, da się razem, jeśli chodzi o konkretny projekt. Nie zmienia to faktu, że jak słyszę o współpracy z Platformą, no to ciężko mi zapomnieć to, że mój kolega, którego bardzo cenię, no i jakby nie patrzeć, wziął stanowisko od pana Dariusza Stefaniuka i jest wiceprezydentem miasta. I paraliżuje to w pewnych sytuacjach pewne zachowania, tak? Ponieważ kiedy słyszę, jak się wypowiada rzecznik prezydenta Stefaniuka na temat tego, że skoro w Białej Podlaskiej nie protestowało ileś tam szkół, to znaczy, że białskie szkoły popierają reformy. Między
strachem przed protestem, a zaangażowaniem i chęcią reformowania, to jest moim zdaniem jeszcze daleka droga. Natomiast jeśli chodzi o współpracę z Platformą w konkretnych projektach, oczywiście, że współpracujemy, bo chociażby jeśli nam pan Darek Stefaniuk, prezydent miasta, odmówił wskazania miejsca pod nasadzenia drzewa, o co prosiliśmy go publicznie, to z pomocną dłonią wyszedł do nas poseł Żmijan. I to za pomocą Daniela, który jest tutaj na sali, pomógł nam zorganizować całą akcję, za co Danielowi tutaj serdecznie dziękuję. I razem, we współpracy z Platformą, z SLD, z Komitetem Obrony Demokracji, żeśmy jednak tych parę drzewek posadzili. Co prawda nie w Białej Podlaskiej, a w Cicibórze. Okej, może się kiedyś władza w Białej Podlaskiej zmieni i posadzimy je w Białej. Idąc dalej. Niedługo mamy 1 maja. Tutaj z kolei z propozycją współpracy wyszedł nieobecny tutaj dzisiaj niestety pan Riad Hajdar, członek tutejszych struktur Sojuszu Lewicy Demokratycznej, żeby 1 maja zorganizować wspólnie ponad podziałami piknik majowy pod hasłem, jeśli dobrze pamiętam, kochamy cię Europo. Tak? I tutaj w to też się bardzo mocno zaangażowaliśmy, zarówno Nowoczesna, jak i Biała Samorządowa, widzę przedstawicieli na sali, i Komitet Obrony Demokracji, i Platforma. I w konkretnych projektach, które służą Białej, jesteśmy gotowi współpracować z każdym. Natomiast konkurencja, w znaczeniu takim, że nie ma monopolu, czy nie ma duopolu, jest dla zarówno Bialczan, jak i dla Polaków bardzo korzystna. Bo po pierwsze mają wybór, i po nikt ich nie będzie straszył. Ja osobiście nie lubię podejmować decyzje w strachu. I po to założyłem, wyszedłem z inicjatywą do moich znajomych i Bialczan, żeby założyć Białe i Koło Nowoczesnej, żeby Bialczanie nie musieli wybierać strachem. To znaczy, wybiorę PO, bo PiS będzie jeszcze gorszy. Albo, o Jezu, jak ja nienawidzę Platformy, wybiorę PiS. Dzięki temu, że mamy różne partie, mamy różne organizacje, to one muszą się starać, żeby nas przekonać do siebie. Nie odwrotnie. Bo to, drodzy kochani, nie Platforma czy Nowoczesna będzie odsuwała PiS od władzy. To wy ten PiS musicie odsunąć. I nikt, nawet najlepszy lider, choćby tu wyszedł, nie wiem, kto byłby dobrym liderem dzisiaj. No, brakuje mi słowa, ale nie wiem, tak jak kiedyś był Lechu, tak jak kiedyś był... Kiedyś był... Tak. Nie dźwignie tego, jeśli Polacy nie będą chcieli odsunąć PiS od władzy, to Polacy odsuną. My możemy im tylko dać lepszą lub gorszą alternatywę, a dzięki temu, że jest wiele partii, to partie muszą się starać o was głos. Tak naprawdę nie chcemy być kwiatkiem do kożucha. Chcemy być partnerami. To tak już na zakończenie, tak jak widzicie, Paweł też pokazuje to, że chcemy współpracować na zasadach partnerskich. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję za wszystkie pytania, trudne, trudniejsze i bardzo trudne. Słuchałam z uwagą i biorę je sobie do serca, na pewno przemyślimy. Mam nadzieję, że nas wzmocnią. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Na koniec tylko chciałabym powiedzieć, że musimy mieć jednak długą perspektywę. Czeka nas naprawdę długi marsz i nie ma co oczekiwać szybkich rezultatów, chociażbyśmy chcieli odsunąć ten PiS od władzy, od niszczenia demokracji już teraz. To trzeba mieć tą świadomość, że czeka nas długi marsz i na ten długi marsz zbierać siły. I że wszystko zależy tak naprawdę od nas. Od tego, co zrobimy, jak wykorzystamy ten najbliższy czas, czy będziemy aktywni obywatelsko, czy będziemy okazywali wsparcie osobom, które będą dotknięte poprzez działania PiSu, czy będziemy budowali w jakimś sensie jedność, czy będziemy rozmawiali, wchodzili nawet w najtrudniejsze rozmowy. Więc dziękuję bardzo za tą rozmowę i bardzo się cieszę, że mogłam tu przyjechać.